Kolejny projekt uchwały Komisji Architektury w sprawie opinii ustalenia WZ dla inwestycji pod nazwą rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny w garażu podziemnym na działce numer 429 Obrzeb 4 Krogosza wraz z budową wjazdu na działkach numer 429, 758 Obrzeb 4 Krogosza przy ulicy Chocimskiej 15 w Krakowie. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy 5 Krogocza pozytywnie opiniuje wniosek o wydanie decyzji WZ dla inwestycji pod nazwą rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym na działce numer 429 Obręb 4 Krogocza wraz z budową zjazdu na działkach numer 429, 758 Obręb 4 Krogocza przy ulicy Chocimskiej 15 w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. No i tutaj chodzi o podniesienie tego środkowego do wysokości tej sąsiadującej. To jest taka i to jest ta wizualizacja, jak to będzie wyglądało. Całkiem porządnie. Przezornie wizualizacji nie załączyli może. No, znaczy nie, no to jest. No jest. To co widzimy w środku. To jest właśnie ta rozbudowa. A jak, przepraszam, ale sami z tyłu, czy nie wchodzi na podwórko głębiej? I tego nie wiemy. Nie, no to ma być na. Mamy to narzucie. Bo tam jest jeszcze planowany wjazd od strony ulicy za targiem do tego garażu podziemnego. No właśnie. Mamy tutaj. To jest wypełnienie tej przestrzeni. Aczkolwiek z pewnym żalem jednak, bo ten budynek jest taki charakterystyczny. Ale taki jest nietypowy, on jest... Nietypowy, ale ma swój urok. Także tutaj są te... będzie go troszkę szkoda. No ale jak nawiązuję do czasu. Tutaj czy można by tak prosić? Chciałbym pana szerzej, ale niedużo. Także ten ogródek tam jest zachowany. No właśnie, a jak z tym ogródkiem, czy tam jest wjazd, czy nie ma? I to przez ten ogródek będzie wjazd do garażu podziemnego? Tak. Przez ogródek będzie do... Wjazd przez ogródek do garażu podziemnego. Od strony zatargiem. Od strony ulicy zatargiem, czyli od strony tej odnogi, która prowadzi do przedszkola zatargiem. Tak jest. Może drugi, że tak powiem, punkt albo paragraf w sprawie właśnie zmniejszenia ingerencji dotyczącej części ogrodowej posesji. No ale co, podejmowaliśmy uchwałę w sprawie terenów zielonych dotyczących wewnątrz blokowych. Bo bodajże w tamtym roku na wiosnę, kiedy przy urzędniczej tam ceny zaplecza ktoś wnioskował o wjazd i budowę garaży. Czy tutaj nie po prostu drugiego paragrafu nie dopisać? Ale to jest rzeczywiście ważna sprawa, na którą pan zwraca uwagę, bo biorąc pod uwagę tamtą uchwałę, no to to jest właściwie sprzeczne z tamtą uchwałą. To jest słuszna uwaga, bo myśmy podjęli, dobrze pan o tym przypomniał, uchwałę dotyczącą zakazu lokalizowania wjazdów od tyłu wewnętrza blokowego. I to właściwie jest, to właściwie dotyczy tego przypadku, to jest złamanie tej zasady, przeciwko której protestowaliśmy tamtą naszą uchwałę z zeszłego roku. Także właściwie, no nie, ale tutaj właściwie to jest zaprzeczenie tej naszej pozytywnej opinii. Bo my pozytywnie opiniujemy razem z tym wjazdem, prawda? Więc właściwie. Tam jest troszeczkę inna sytuacja, bo tam wjeżdżało się między dwoma jak gdyby rzędami budynków, a tu jest od strony tylko jeden. Jeden rząd, a tam jest wolna przestrzeń. No ale to też jest wnętrze blokowe tego kwartału, bo to jest taka sama zasada. Z tamtej strony nie ma wjazdu, z Chocimskiej z tyłu. Cały rząd tych kamienic, które tutaj mamy, mają dostęp od strony ulicy Chocimskiej, a od strony tej wschodniej, to tam są po prostu ogrodki. Także tutaj to jest słuszna uwaga i myślę, że... Trzeba będzie negatywnie z tej przyczyny? Ja myślę, że w takiej formie to rzeczywiście byłoby sprzeczne w stosunku do tej naszej uchwały. No, było, no,
byłoby to możemy pozytywnie z zastrzeżeniem. Drugi paragraf do życia. Ale co nam to da? Negatywnie opiniuje się budowę wjazdu wraz z miejscami. Nie, ale mamy określony projekt, prawda, który zakłada taki wjazd. No, ale może zawsze wziąć te, które wezwać do zmiany projektu ze względu na. No to trzeba wydaje mi się, że to powinien być konkretny, na konkretny projekt, konkretna decyzja, albo jest pozytywna, albo jest negatywna, nie taka, że... Słuchajcie, tutaj nic nie trzeba zmienić, tylko trzeba napisać nie pozytywnie, a negatywnie. No i tutaj udokumentować z uwagi na lokalizację wjazdu od strony ogrodu. Może opcje komunikacyjne, bo sam wjazd tam... No wjazd, bo to jest wjazd do garażu. No, lokalizacja. To jest poważna wjazd. Obsługi komunikacyjnej od strony zaplecza części ogrodowej. Wjazd. Obsługi komunikacyjnej z uwagi na lokalizację wjazdu od strony... Ogrodowej. Wjazdu i obsługi komunikacyjnej. Nie, bo komunikacyjnie jest od Fakimskiej, tak wie pan. Czyli co? Bo muzyka to jest pierwszego. Czyli tą poprawkę przegłosujemy. Będzie się rozwijać. Taka dosyć drastyczna poprawka. Bardzo dobrze, że pan zwrócił na to uwagę. Zmieniająca zasadniczo. Ja zacząłem mówić o ogrodzie. No właśnie. To dobrze, jak radni są czujni. Tak jest. Czyli co? Głosujemy tą poprawkę? Tak, bardzo proszę. 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 Podpisać się. Dziękuję bardzo. Czyli poprawka jest Rady Dzielnicy Piątej Krowobrza. Negatywnie opiniuje wniosek o wydanie decyzji do zadania inwestycji pod nazwą rozbudowania drogi i tak dalej. Z uwagi na lokalizację wjazdu od strony ogrodowej. Kto z państwa jest za taką poprawką, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie poprawka została przyjęta. Czy jeszcze jakaś poprawka? I w takim razie przechodzimy do głosowania całego projektu. Kto z państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.